Prawo naturalne było określane na wiele różnych sposobów przez różne tradycje na przestrzeni wieków. Przyjrzyjmy się, jak było nazywane. Było nazywane prawem przyczyny i skutku lub prawami. Jest bardzo szerokie naukowe odniesienie do przyczyn i skutku. Wielu naukowców powie, skutek niezmiennie podąża za przyczyną. Także dla każdej akcji działania istnieje równa i przeciwstawna reakcja. Istnieje konsekwencja, kiedy podejmowana jest akcja. W środowiskach New Age określane jest jako prawo lub prawa przyciągania. Nazwałem tę prezentację prawdziwe prawo przyciągania. Jakkolwiek są dobre elementy w New Age, nie mówię, że wszystko tam jest syfem. Nie można być zaślepionym aż tak. To pewna forma religii, ale są tam poukrywane perły prawdy, jak we wszystkich religiach. I można je wydobyć i docenić, bo mają wartość. Jedno z takich powiedzeń brzmi, energia, jaką emitujemy, jest energią, jaką przyciągamy. I to jest prawdziwe. To, co wkładamy we wszechświat, jest tym samym, co dostajemy od wszechświata, czyli sami kreujemy naszą rzeczywistość. Energia płynie tam, gdzie jest uwaga. I mówiłem o tym ostatnio. To, na czym skupiamy swoją uwagę, manifestuje się w świecie. Jak myślisz, czujesz i działasz, takim się stajesz. Wielu nauczycieli różnych form prawa przyciągania mówi tylko o pierwszej części. Czyli jak myślisz, takim się stajesz. To tak nie działa. Jak myślisz, czujesz i działasz, takim się stajesz. Najważniejsze to, jak działasz, takim się stajesz. Przede wszystkim działanie. Bywa też nazywane karmą, czy prawem moralnym. I pięknie obrazuje to powiedzenie, co posiałeś, taki plon zbierzesz. Jakie ziarno posiejesz, to z niego wyrośnie i to będziesz zbierał. Bardzo trafne zobrazowanie. Bywa także nazwane konsekwencjalizmem. To kolejne określenie, jakie można dodać do tego. Inaczej mówiąc, nie ma wolnej woli bez konsekwencji. To konsekwencjalizm, kolejne zobrazowanie prawa naturalnego. Na koniec bywa nazywane złotą regułą. Jest wyrażenie imperatywem, czyń innym tak, jakbyś uczynił samemu sobie. Ten imperat w wersji przeczącej apofatycznej ma dużo większą moc. Za kilka chwil wyjaśnię dokładnie znaczenie tego terminu. Myślę, że złota reguła jest łatwiejsza do zrozumienia w tej postaci. Nie czyń drugiemu, co tobie nie miło. Do not do to others as you would prefer not to have done unto you. Wszelka wątpliwość znika, ponieważ ludzie chcą być traktowani na różne sposoby. Masochista mógłby chcieć być pobity przez sadystę. Ale nie znaczy to, że trzeba to czynić. I nie tylko dlatego, że ty to lubisz. Ale ludzie bardzo dobrze wiedzą, czego nie chcą. Nie chcą, aby odbierane były im prawa. Nie chcą, aby ktokolwiek odbierał czy niszczył ich własność. Nie chcą być krzywdzeni, nie chcą tych rzeczy, nie chcą być okłamywani czy zwodzeni, więc nie rób tego innym. Przechodzimy do samego sedna tej prezentacji. Jak prawo naturalne działa w naszym życiu? W jaki sposób się wyraża, przejawia? Jak możemy zrozumieć jego działanie? Są na to sposoby i prowadzą przez te wyrażenia przejawy prawa naturalnego. Zdefiniowaliśmy, czym jest prawo naturalne. Mówiliśmy o zasadniczych regułach, na których się opiera. Teraz pomówimy o tym, jak działa w naszych życiach. Za chwilę zobrazujemy podstawowe przejawy prawa naturalnego. Przejawy to rozpoznawalne działania w naszym życiu. Manifestują się w postaci pięciu podstawowych przejawów. Każdy z tych przejawów prawa naturalnego ma aspekt pozytywny oraz aspekt negatywny. Dają one w sumie 10 form manifestacji. I to one posłużą nam do odpowiedniego zobrazowania tych zjawisk. Prosty diagram, przejaw, manifestacja oraz jej pozytywny i negatywny aspekt. Pierwsza manifestacja prawa naturalnego jest znana jako, zaznaczam, to moja terminologia. Nie ma żadnych twardych, żargon słowa mające pomóc w wyjaśnieniu tych zjawisk.
To nieopisywalne i niedostrzegalne pojęcia obecne w rzeczywistości, w naturze wszechświata. A to tutaj to tylko słowa, uproszczenia, mające pomóc w opisie tych pojęć. Pierwsza manifestacja to coś, co nazywam generatywną polaryzacją. To fundamentalna siła, energia, z której korzystamy w chwili rozpoczęcia całego procesu tworzenia. Czy właściwie współtworzenia. Współtworzymy rzeczywistość, której doświadczamy we współpracy z prawami natury. Pierwszy przejaw, manifestacja prawa naturalnego to generatywna polaryzacja, którą należy rozumieć jako siłę wykorzystywaną przez nas do wprawiania ruch wszelkich wydarzeń i działań, które zachodzą w naszych życiach. Innymi słowy, to siła, której używamy do tworzenia jakości naszego doświadczenia, to generatywna polaryzacja. Pozytywną manifestacją generatywnej polaryzacji jest miłość. I chodzi o to, co przez wielu jest rozumiane jako miłość. This is not what many people think of as love. Okay? To nie miłość rodzinna, to nie miłość w związkach, to nie filmowa wersja miłości, to nie książkowa wersja miłości. Movie variant of love. It's not romance novel variant of love. Ja nazywam miłość świadomością. Miłość to siła pomagająca nam rozwinąć świadomość i otworzyć się na prawdę, o ile się w niej znajdujemy. Jeśli jesteśmy w tej wibracyjnej energii, otwieramy się na prawdę. Można tak to zwizualizować. Staram się wizualizować każdą z tych manifestacji. I wiele osób myśli, że przedstawimy dwoje ludzi przytulających się czy całujących, czy coś w tym stylu. Miłość jest we wnętrzu każdej jednostki, jeśli jest obecna, nie jest zależna od nikogo innego. Możesz wyrażać miłość z inną osobą lub wobec innej osoby. To nic złego, to żaden problem. To jest piękne. To wspaniałe, jeśli jest w twoim życiu. Definicja miłości, którą tutaj staram się przedstawić, to nie to, co robimy z drugim człowiekiem. To siła, energia, która otwiera naszą świadomość, to kwitnąca manifestacja, przejaw naszej świadomości. Pozytywny aspekt generatywnej polaryzacji pierwszego przejawu prawa naturalnego jest miłość. W odniesieniu do prawa naturalnego miłość powinna być postrzegana jako ekspansywna siła świadomości. To siła, która pomaga nam otwierać się na prawdę oraz poszerzać naszą świadomość. To znaczenie, jakie nadaje jej pojęciu miłości. To pozytywny aspekt twórczej polaryzacji. Negatywny aspekt twórczej polaryzacji to dokładne przeciwieństwo miłości. Wielu automatycznie pomyśli, to nienawiść, ale to nie to. Czynnik, który zamyka świadomość w więzieniu i blokuje jej wzrost, hamuje ją, jest co? Głos widowni, strach. Dokładnie, strach. Strach jest podstawą dla nieświadomości. Jesteś nieświadom rzeczy, których się boisz. Właśnie zamyka i ogranicza świadomość. I oto wizualizacja. Strach. Nie chcę na to patrzeć. To zbyt okropne, aby brać to pod uwagę. To nie może być prawda. Nie chcę, aby to była prawda. To wszystko to strach. Negatywnym aspektem generatywnej polaryzacji jest strach. Strach jest ograniczającą siłą dla świadomości. Strach jest siłą, która sprawia, że zamykamy się na prawdę oraz siłą, która wyłącza naszą świadomość. Dlatego jest wielu z nas jest nieświadoma, są przerażeni. Przeraża ich odpowiedzialność, która idzie w parze z wiedzą. Przede wszystkim przeraża ich wymóg podejmowania działania opartego na wiedzy, ponieważ to wymaga odwagi. Drugim przejawem prawa naturalnego jest inicjująca formuła. Tak to nazywam. To mój termin. Inicjująca formuła to pierwsze stadium namacalnych, rozpoznawalnych rezultatów, które tworzymy w naszych życiach zaraz po tym, jak wprawiamy wszystko w ruch. Uruchamiamy dynamikę, wprawiamy w ruch na etapie generatywnej polaryzacji.
poprzez wybór pomiędzy miłością lub strachem. Wybieramy miłość i coś zaczyna się dziać, otwieramy się na prawdę. Miłość to ekspansywna siła otwierająca nas na prawdę i pogłębiająca świadomość. Co otrzymujemy w rezultacie akceptacji istnienia wibracji miłości? Otrzymujemy wiedzę, która jest owocem przyjęcia prawdy. Miłość otwiera nas na prawdę. Wiedza jest owocem jej odbioru. Akceptujemy prawdę i odbieramy wiedzę. Poznajemy ją. Tak to się zaczyna. Dlatego nazywam to inicjującą formułą. Naturalnie istnieje negatywny aspekt tego przejawu, jeśli istniejemy w wibracji strachu. Przeciwieństwo wiedzy. Ignorancja. Tak obrazuję wiedzę. To moje zobrazowanie. To istota, która zna się, grecka tradycja mistyczna, która umieściła na murach świątyni w Delfach. Aforyzm poznaj siebie, a poznasz wszechświat. Innymi słowy, jeśli poznasz mikrokosmos, poznasz makrokosmos. Znaj siebie. Pozytywnym aspektem inicjującej formuły jest wiedza, czy akceptacja prawdy. Wiedza wywiera pozytywny wpływ na jakość naszego życia, ponieważ wywiera pozytywny wpływ na nasze procesy podejmowania decyzji, które prowadzą do zrozumienia w każdym obszarze naszego życia. Chcesz wiedzieć, jak coś działa i ostatecznie stworzyć coś dobrego? Potrzebujesz wiedzy. Chcesz wiedzieć, jak działa samochód i chcesz utrzymać go w dobrym stanie? Potrzebujesz wiedzy. Chcesz wiedzieć, jak komputer działa i chcesz, aby był sprawny? Chcesz wiedzieć, jak działa ludzkie psyche i chcesz, aby działało sprawnie? Te warunki, które chcesz, aby były, faktycznie zaistniały. Potrzebujesz wiedzy. Nie uda się nam wyjść z obecnego stanu bez nauki. Nauka jest kluczem, jest odpowiedzią. Wiedza jest odpowiedzią, ale ludzie nie chcą o tym słyszeć. Nie chcą. Wolą myśleć, że rzeczy, których chcą, magicznie się zmaterializują bez zdobywania wiedzy, bez nauki. To tak nie działa. Negatywnym aspektem inicjującej formuły jest ignorancja. Ignorancja to odrzucenie prawdy, to odmowa zdobywania wiedzy, ponieważ większość żyje w strachu. So here's what I put as a ignorancję. You know, the population populacja skupia swoją uwagę na trywializmach i miałkich rzeczach. Karmi się genetycznie modyfikowaną żywnością, czyli jedzeniem, które rozwala organizm. Skupiają swoją uwagę na rozpraszaczach, rozrywce, mainstreamowych mediach i wiadomościach. To wszystko istnieje po to, aby ograniczać świadomość, trzymać ludzi w stanie psychologicznego przygnębienia oraz w stanie psychologicznej naiwności. Negatywnym aspektem inicjującej formuły jest ignorancja, czyli odrzucenie prawdy. Ignorancja wywiera negatywny wpływ na jakość naszego życia, ponieważ wywiera negatywny wpływ na nasze procesy podejmowania decyzji, które prowadzą do zrozumienia w każdym obszarze naszego życia. Jeśli ignorujesz zasadę działania, nie możesz stworzyć pożądanych warunków. To po prostu niemożliwe. Należy pamiętać, że ignorancja powinna być odróżniona od niewiedzy, która oznacza brak wiedzy wynikającej z nieobecności lub nieosiągalności niezbędnych informacji. Ignorancja zaś oznacza brak wiedzy wynikających z dobrowolnego odrzucenia lub zbagatelizowania dostępnych informacji. Trzymają nas w ignorancji, nie muszą już ukrywać tych informacji, bo te informacje nie są już ukryte. One są dostępne w zasięgu ręki za darmo, jeśli tylko chcesz po nie sięgnąć. Ale teraz mechanizm manipulacji jest, jaki jest stosowany, ma na celu odciągnięcie ludzi od tych informacji, od poszukiwania jej, dostarcza ciągłej rozrywki, ciągłej uciechy, ciągłego roztargnienia i wmawia, że nie ma nic wartościowego w tej wiedzy, że to tylko jakaś stara religia, której nie trzeba rozumieć, bo nie różni się niczym od wszystkiego innych religii mówiących, że prawo naturalne istnieje. To właśnie nam wmawiają. Ludziom odradza się przyglądanie się tym informacjom i sprawia, że sami je odrzucają i bagatelizują. Thomas Jefferson powiedział, jeśli naród oczekuje ignorancji i wolności w stanie cywilizacji, oczekuje czegoś, czego nigdy nie było i nigdy nie będzie. Wolność i ignorancja są przeciwieństwami, które nigdy nie mogą współistnieć jednocześnie.
that can never coexist simultaneously. That is an impossible thing. Przytoczę jeszcze kilka cytatów na temat ignorancji. Samuel Adams powiedział, żaden lud nie odda potulnie swych praw, ani nie może być łatwo stłumiony, kiedy wiedza jest rozsiana, czyli jest wszędzie obecna, a cnoty są zachowane, czyli moralność. Z drugiej strony, kiedy ludzie są powszechnie ignorantami oraz rozwiązali w swych manierach, czyli czysto samolubni, martwiący się jedynie o siebie, zatoną pod wpływem swojego własnego ciężaru bez pomocy zewnętrznego najeźdźcy. Czyli społeczeństwo zniszczy się od wewnątrz, zapadnie pod wpływem zepsucia, niszcząc się całkowicie. Będąc ucieleśnieniem ignorancji oraz uwięzionym w moralnym relatywizmie, skoncentrowanym jedynie na przyjemności i rozwiązłości postrzeganych jako najwyższa wartość, pragnienie, cel. Sokrates powiedział, jedyne dobro to wiedza, a jedyne zło to ignorancja.